Kiedy lekarz poinformował mnie, że nie ma innej alternatywy, tylko dializy lub przeszczep, musiałam podjąć decyzję. Nie było to łatwe, ponieważ mała wiedza odnośnie transplantacji z jednej strony, z drugiej strony lęk, obawa, co będzie dalej, na jak długo nowy narząd będzie funkcjonował. Jednak po stosunkowo krótkim czasie podjąłem właściwą decyzję i powiedziałam tak. I podpisałam dokumenty, które umożliwiły przygotowanie mnie do przeszczepu. Choroba nerek spowodowana wysokim naciśnieniem doprowadziła do stanu, kiedy nerki przestają prawie pracować. Pierwszym takim momentem działania ze strony lekarzy jest zastosowanie dializ, czyli oczyszczanie organizmu i perspektywicznie zgoda wyrażona przez pacjenta na przeszczep. Po zakwalifikowaniu się na przeszczep jest ten długi czas, często bardzo długi czas oczekiwania na dawce. U mnie czas oczekiwania trwał tylko 7 miesięcy na dializach, bardzo krótko. Natomiast po przeszczepie już jestem 10 lat i naprawdę mojemu dawcy zawdzięczam bardzo wiele. Po roku od przeszczepu dociekałem, kim był mój dawca. Nie jest to łatwe, właściwie nie można się w zasadzie dowiedzieć. Natomiast w jakiś tam sposób mi się udało. Chciałem po prostu pojechać na grób, złożyć kwiaty, postawić znicz. I to mi się udało. Niesamowite przeżycie, kiedy przyjeżdża się i staje nad grobem tego, który uratował mi życie. I uczucia są bardzo mieszane. Z jednej strony mówię, po co ja tutaj jestem, przecież część Twoja żyje we mnie. A z drugiej strony, tak można by było powiedzieć, no witaj, dzięki za wszystko, naprawdę jestem szczęśliwy. Po przeszczepie rozpoczęła się również moja przygoda ze sportem. Było to spowodowane tym, że koordynator przeszczepów, który koordynował wszystkie działania związane z moim przeszczepem, należał do Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji. Po 3 latach, jak już nerka zaczęła dobrze funkcjonować, zaproponował mi udział w pierwszych Mistrzostwach Polski. Jeszcze nie wiedziałem, w jakiej dyscyplinie, no tam proponowano mi rzut piłeczką palantową, jeżeli w innej konkurencji nie chcę startować, a w końcu wyszło na to, że wystartowałem w pchnięciu kulą i to był mój pierwszy medal i pierwsze podium. Potem były następne, w tej chwili mam już 12 medali i w tym wieku mile wspominam, że w Toruniu na kolejnych Mistrzostwach Polski, stojąc na podium, medal wręczała mi znakomita była lekkoatletka Grażyna Rapsztyn. Jest to piękne i w tym się realizuje i ci, co z boku się przyglądają nam, ludziom po przeszczepie, nie chcą w to wierzyć, że my nie dosyć, że pracujemy zawodowo, społecznie, to jeszcze uprawiamy sport. Zbliżają się wakacje. Uczniowie, tak jak najbliższa rodzina, znajomi, od samego początku interesowali się moimi przeżyciami, chorobą, bo wiedzieli, że jestem na dializach. Kiedy otrzymałem przeszczep, oczywiście ta wiadomość rozeszła się po szkole i uczniowie byli bardzo zainteresowani. Kiedy wróciłem do pracy, musiałem szczegółowo opowiadać, jak to było, jak to wszystko wygląda, jak się czuję. Oświadczenie woli jest aktem mojej dobrowolnej zgody na oddanie po śmierci swoich narządów. Jest to dokument, który nie ma umocowania prawnego, ale daje sygnał, że taką wolę wyrażam. Natomiast jednocześnie rodzina musi o tym wiedzieć, że ja takie świadectwo ze sobą noszę, bo później po mojej śmierci rodzina nic nie wie i może podjąć zupełnie inne decyzje niż ja tego chciałem. Kilka miesięcy po transplantacji włączyłem się w propagowanie tej idei, współpracując z kliniką. Jeździmy do szkół, edukujemy młodzież, która bardzo chłonna jest tej wiedzy i bardzo chętnie przyjmuje oświadczenia woli. Edukujemy nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki. I moim marzeniem jest, by ta moja działalność spowodowała, że chociaż jedno ludzkie życie będzie uratowane.